Dzień dobry i witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Neurofreaki. Dzisiaj 38 odcinek, w którym poruszymy temat związany z pracą nad bezsennością, czyli wyśpij się jak Morfeusz. A przed Wami oczywiście Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Maciej Duczyński i Patryk Sobotka. Tak, cześć. Słuchajcie, patrzcie, zobaczcie, awansujemy. Mamy tak. Słuchawki, mamy odsłuch, słyszymy siebie. Jest szansa na przykład, że będę mówił wyraźnie dzięki temu. Jest taka opcja. Duży przeskok, jeśli chodzi o jakość nagrywania tego materiału. Jeżeli po prostu kolejny będzie skok technologiczny. Jeśli będzie można zrozumieć kogoś więcej niż ciebie. Wow. Jest moc. Oczywiście jesteśmy w naszym nowym biurze. Nie przyzwyczajajcie się, gdyż ono będzie zmieniało się. I jest szansa bardzo duża na to, że już kolejny odcinek będzie w naszym pięknym pokoju podcastowym. Z półeczką, zasłonkami i tak dalej. I może będzie nawet gość już jakiś. Może jakieś kwiatki też postawimy. Kwiatki będą. Monster oczywiście. Był taki kącik Monstery tutaj kiedyś, który został zapomniany przez nas samych. Po prostu nie przetrwał próby czasu. No. Tak. Po prostu zapomnieliśmy o tym. A dobra, ale do sedna. Dzisiaj będziemy mówić o śnie, czyli o poprawie regeneracji. Czyli o czymś, co jest ekstremalnie ważne dla neuroterapeutów, bo sen to... To jest po prostu regeneracja. To jest moment na to, żebyśmy w końcu przestali uciekać i walczyć. No, dobra. Mocny start. Mocny start. Tak. Mocny start. Ja ostatnio usłyszałem takie zdanie, które mnie tak trochę zainspirowało do dalszej rozkmin na ten temat, że a co jeśli łóżko jest taką półką, na którą odkładasz ciało, kiedy go nie używasz. Fajne. Trochę tak jest, ale wiesz, to nie jest tylko odkładanie, kiedy nie używasz, bo wiemy, że podczas snu dzieją się fajne rzeczy. No właśnie, no bo nie używasz jakby tej takiej swojej części jakby narządu ruchu, ale układ nerwowy i pozostałe systemy naszego ciała generalnie pracują. Mózg to nawet pracuje prawdopodobnie bardziej niż w ciągu dnia. On sobie robi po prostu inne różne rzeczy. Robi sobie czyszczenie, defragmentację, tak. No, robi sobie taką właśnie swoistą defragmentację, kataloguje, strasznie trudne słowo. Zdobytą wiedzę. Tak, wszystkie te informacje w ciągu dnia. Jak coś jest jakimś takim syfem, który powinien stamtąd wypaść, to wyjeżdża, a jak coś powinno być zapamiętane na dłużej, to tam po prostu zostaje. Tak. Ja myślę, że dzisiaj poruszymy taki temat, który na przykład, jak ostatnio mówiliśmy sobie w ostatnim podcaście, czym się różni neuroterapia od fizjoterapii, to myślę, że sen jest czymś takim, na co na przykład my i nasi kursanci będziemy ekstremalnie dużo zwracać uwagę, dlatego że jeżeli po prostu ten sen jest zaburzony naszych pacjentów, to wszystkie bodźce, które wprowadzamy, są po nic. I one po prostu nie przetrwają próby czasu, no nie? Tak jak nasz kącik Monster, który został szybko zapomniany. No tak naprawdę ta terapia jest bez sensu. Więc jeżeli pojawia się w naszym wywiadzie informacja, że pacjent się nie wysypia, bo długo tak zajmuje mu w ogóle zasypianie, albo budzi się w nocy z różnych powodów, albo wstaje niewyspany, albo na przykład prosimy go, żeby na przykład zaczął sobie mierzyć ten sen, a nie jest to teraz specjalnie duży problem, gdyż każdy ma smartfona i większość osób ma jakieś takie, wiesz, opaski, zegarki, takie różne fajne rzeczy. Jest, no, tych wearablesów jest teraz cała masa. Więc można sobie rzeczywiście to badać, i po prostu sprawdzać sobie, jak poszczególne rzeczy, o których za chwilę będziemy mówić, będą wpływały na to. Nie przestraszcie się, bo jak się okaże ktoś, że rzeczywiście ogląda nas teraz osoba, w sumie też taki też jest plan, no nie? Że ogląda nas jakaś osoba. Która ma problemy ze snem. Która ma problemy ze snem i ona teraz powie, kurde, chłopaki wrzucili 9 punktów, które są dość mocno rozbudowane, ja z tego nie robię dużo i mam teraz rzucić wszystko. Wiesz, jak to jest, no nie? Jak na przykład chcesz... jednocześnie nauczyć się naraz 9 nowych nawyków. Tak jest. Słuchajcie, to możliwość. Trzeba, tak, więc podejdźmy sobie do tego tak, że trzeba wybrać na początku jedną rzecz. Tą, którą uważamy, że u nas najbardziej kuleje i ją po prostu na początku wprowadzić. Jedną. Tak. Jedną naraz i spoko. I może nawet nie taką najtrudniejszą z tego wszystkiego. No tak, nie? One generalnie nie są trudne moim zdaniem. Nie. Nie. Znaczy... No niektóre wymagają troszeczkę gdzieś tam przemodelowania swojego dnia, więc powiedzmy, że dla niektórych osób
No dobra, okej, okay. Trochę może przesadziłem, bo to zależy od niektórych czynników, tam jak będziemy zaraz mówili na przykład o rytmach dobowych, no jeśli ktoś pracuje popołudnia, nocki, ma taką pracę zmianową i tak dalej, no to to będzie dużo trudniejsze do wprowadzenia niż dla osoby, myślę, która powiedzmy... Myślę, że możesz użyć słowa niemożliwe w tym momencie. Dobra, okej, to jest niemożliwe. Ale jak na przykład u kogoś będzie kulała z tych 9 rzeczy jedna, dwie, to ja myślę, że to nie jest jakoś bardzo duży problem. Na pewno by się poprawiło i tak. Tak, no... No właśnie, chciałem tutaj też powiedzieć na przykład o tym, jak ktoś ma małe dzieci. To też może być dużo trudniej, nie? Tak. To też ale będzie niemożliwe. Są rzeczy, o które i tak można zadbać, no tak, nie? Dokładnie. No więc umówmy się, to jest 9 rzeczy. Jak zrobimy z tego połowę, na przykład temperatura, tak, to nie będzie ekstremalnie trudne. Dobra. Więc, okay. My jedziemy chyba z tematem. Jedziemy, no dużo bo to jest bardzo no? dużo materiału, bierzcie, a są ekstremalnie ważne rzeczy. Bierzcie po prostu swoje zeszyciki do notowania, może takie ładne jak ja. Wiesz, on ma kolor czerwony? Bo chodzi o czakrę podstawy? Tak jest. Tak myślałem. Ale ładny, po prostu podobał mi się, no nie? Akurat był, ale tak sobie myślałem, że w sumie trochę tak. No. Ale dzisiaj nie będzie o energetyce, więc luz. Jak ktoś już przestraszy, już wiesz, już chce wyłączyć. To nie, spokojnie, nie wiem. Teraz uwaga, jak śpisz na żyle wodnej, to... Nie. Dobra, nie będzie takich rzeczy. Dobra, pierwszy temat, myślę, że bardzo ważny, pierwszy, który tu mam zanotowany, to cykle dobowe. O co chodzi w cyklu dobowym? Możesz rozpocząć, ja będę dalej kontynuował i tutaj wypełniał luki. Dobra, więc tak mówiąc zupełnie po chłopsku, noc jest do spania, dzień jest do działania. Tak, więc generalnie nasz organizm... A ktoś teraz ogóle... mówi, uwaga, czekaj chwilę, coś co? Usłyszy o tym, mówi, ja jestem sobą. Sobą. Nie, no generalnie tak, oczywiście są takie fenotypy, gdzie część z nas może być gdzieś tam bardziej... sowami, skowronkami i tak dalej, ale wiesz, myślę, ja że tak, myślę, dużo że osób sobie... Można różnić, wiesz, godzinę, dwie, no nie? A nie tak, tam tak, pół dnia, tak. Północy. Dokładnie. Ja myślę, że to jest często źle interpretowane, bo to po prostu łatwo jest sobie to narzucić, jakby w ogóle tego nie testując i nie dbając o to. Ja na przykład sobie na sobie to wytestowałem i ja faktycznie mogę się, no nie wiem, pochwalić, pożalić, że mam ten fenotyp sowy, ale to nie oznacza absolutnie tego, że mogę orać sobie na PlayStation do 2-3 w nocy i spać do 9. To w ogóle tak nie działa. To po prostu oznacza, że ja na przykład się czuję najlepiej, jak się budzę około godziny 7, a miałem bardzo długo taki cel, żeby wstawać na przykład o 4:30 albo o 5. I tak robiłem. To w ogóle trwało ze 4:30 dla mnie jakieś abstrakcje. Tak, teraz ale to, tak robiłem ze 2 lata. Po prostu czułem się gorzej w ten sposób funkcjonowałem. Starałem się właśnie pilnować tego, żeby chodzić o regularnych porach spać, wstawać i tak dalej. Spać. Znaczy ja mniej więcej wiem, bo byłem sobie też na kursach, no tak. O których chodzić spać. Natomiast no jakby tak dla ludzi, którzy cię nie znają tak dobrze, to o których chodziłeś spać? No żeby wstać o 4:30, no to chodziłem spać o chwilę po 21:00 często. Okej, okay. To jest dobry czas, to nie? Tak. No i to raz, że no wymagało trochę faktycznie wyrzeczeń gdzieś tam przemodelowania tego dnia, to faktycznie nie funkcjonowało mi się specjalnie dobrze. Mimo tego, że mi się wydawało, że no wiesz, jest fajnie, bo czasami zaczynasz szkolenie czy pracę o godzinie 9 i już masz dużo rzeczy zrobionych. Jesteś zmęczony. Tak. Już idzie do nasiadania, a ty jesteś zmęczony. Tak, całym to dnie. Niektórzy jeszcze oczy przecierają, a ty już jesteś zmęczony. Tak. Nawet ostatnio gdzieś takiego mema widziałem, że wtedy, bo ja też wstawałem często rano i zaczynałem dzień od biegania, więc to jest idealne. Jeśli wstajesz rano, zaczniesz dzień od biegania, to już wtedy wiesz, że nic gorszego cię dzisiaj nie spotka, więc to już masz za sobą. Tak, ale w ten sposób mi się funkcjonowało gorzej, więc teraz na przykład jak widzę, że pilnuję tego, chodzę spać przed północą, zazwyczaj taka 23, wstaję koło 7 i jest dla mnie to po prostu dobrze. Więc jak dla mnie to jest ten fenotyp sowy raczej. Tak. Myślę, że tutaj dobrze mówisz, bo jednocześnie jakby zachowałeś te i tak około 6-7 godzin na sen, więc wszystko było w porządku. A czasami po prostu przyjmuję teraz taka historia z kursu, jak rozmawialiśmy sobie właśnie na pierwszy moduł neuroanestezji terapii z Arturem, właśnie mówimy o śnie i tak dalej. Mówisz, że jestem sobą. A nie jesteś sobą, jesteś chory. Tak, śpisz po 3 godziny, to tak nie działa. Tak, dokładnie. Więc tutaj ten cykl dobowy jest ważny. Jakby ktoś chciał w tym temacie więcej, a może też jakby poruszymy na przykład, bo bardzo fajną opcją jest oczywiście skorzystanie sobie z tego koła cyklu dobowego, takiego według medycyny chińskiej. Ono naprawdę, jak się w to zatopisz, to ma sens. Mega sens, nie? Oczywiście, tam jest czas na aktywność, czas na relację. Tam jest teoretycznie czas na wszystko, no nie?
podczas tych 24 godzin tak, wszystkich. Tak, tak, tak. Więc możemy któregoś dnia po prostu sobie w kolejnym odcinku na przykład, no nie w kolejnym, tylko gdzieś tam po prostu w przyszłości, usiąść i sobie, wiesz, porozmawiać, jak to wygląda, rzeczywiście, jak to może wyglądać, co my wtedy możemy robić, bo się może okazać, że ktoś zacznie funkcjonować w ten sposób i mówi, wow, w ogóle tyle energii, tyle witalności. Mhm. Aczkolwiek już na początku też, żeby nie szaleć, to po prostu samo to, że ktoś wygospodaruje sobie czas na sen, bo niektórzy ludzie mówią, że mają problem ze snem, a jednocześnie oni nie zagospodarowali sobie tego czasu na sen, no nie? Czyli po prostu nie ma tych 6-7 godzin na spanko. Fajnie byłoby też sobie indywidualnie przetestować, ile ja powinienem spać, żeby się wyspać. Tak, bo tutaj też nie jest tak, że im więcej, tym lepiej. Nie. Nie. Nie, nie. Ja już na przykład wiem, że między 6 a 7 godzin, 6 jak mam 6 godzin jest ok, 7 jest ok, powyżej oczywiście, wiesz, są takie sytuacje, kiedy na przykład jestem zmęczony, no nie? No po prostu, nie wiem, tam jak ostatnio miałem właśnie kurs, potem nałożyło się jeszcze gdzieś tam jeden trening, coś w trakcie, rowerki, integracja między tym wszystkim, tutaj pogaduchy z moją żoną. Wszystko po prostu, wiesz, jakby dużo rzeczy w ciągu 3 dni, to się okazało, że po prostu w poniedziałek, wiesz, 9 godzin tam spałem, tam prawie 10. No i wtedy wstałem też wypoczęty. Ale w sytuacji, kiedy pilnuję tego z dnia na dzień, no to po prostu jak na przykład dzisiaj stwierdził, że będę spał 10 godzin, no to bym wstał taki, wiesz. Tak, tak, tak. No, no po 10 godzinach to rzadko kiedy się człowiek budzi tak. I warto sobie testować, no nie, żeby ustawić sobie budzik na, zobaczyć sobie, czy 6 godzin dla mnie jest ok, czy 7 godzin jest ok, czy 8 godzin jest ok, podłączyć sobie aplikację, zobaczyć teoretycznie, zadbać sobie o to, ile tego snu głębokiego jest. Fajnie by było go powyżej 10 minut w ciągu doby, byłoby miło. Tak jest. No i wtedy sobie oceniać, żeby po prostu wiedzieć, ile minimalnie potrzebuje snu, żeby się wyspać. Cykl dobowy, bardzo ważna rzecz, najważniejsza z tego wszystkiego chyba. No myślę, że tak, bo tutaj to jest po prostu nie do oszukania. No ten czas na sen jest kluczowy. Tak, i teraz będziemy chyba mówić o rzeczach, które ten cykl dobowy poprawią. Z niewielkimi wyjątkami. Tak dokładnie, tak, tak, tak. No bo teraz jakby poruszyliśmy kwestię czasu, czyli jakby tej jego objętości. Mhm. Z tym, że żeby ona nam się też dobrze zgadzała, no to ten sen też musi być dobrej jakości, bo tutaj też właśnie w trakcie, jak już namawiamy do tego testowania, żeby sobie zobaczyć, czy to jest bardziej, nie wiem, 6, 7 godzin, czy nie wiem. Ja to no i zazwyczaj się wysypiam, jak śpię 7,5 do 8 godzin. Mhm. Ale może być tak, że ktoś powie, no dobra, ale mi nawet te 8 nie wystarczy. Po prostu budzę się i jest dramat, nie? Po prostu nawet się nie budzę, ja z martwych wstaję. To znaczy, że te 8 godzin nie zostało w dobry, jakościowo sposób wykorzystane. Prawdopodobnie taka osoba się często przebudza w nocy. Może właśnie nie ma odpowiedniej ilości tego snu głębokiego, no więc teraz musimy przemyśleć sobie, co mogło wpłynąć na to, że taka osoba być może się właśnie przebudza. Może w nocy chrapie na przykład i przez to też się wybudza. Może hormonalnie też nie do końca coś działa tak, jak powinno. Na przykład ma przesunięty cykl kortyzolu i melatoniny, przez co po prostu wieczorem nie może zasnąć. Gdzieś tam się przewraca z boku na bok, a rano po prostu jest nie do życia. Mhm. Nie? Więc teraz sobie możemy właśnie przez te kolejne punkty przejść i zobaczyć, co można zrobić dla jakości tych godzin. Tak. Punkt numer 2, jako czynnik, który teoretycznie warto było zwracać w ciągu całego dnia, to jest światło niebieskie. Czyli teoretycznie dostarczenie. Bo jak na przykład rzucamy temat światła niebieskiego, to ludzie od razu myślą, ok, unikanie światła niebieskiego na noc jest ważne, tak, żeby po prostu nie szprycować na światłem niebieskim, bo ono zaburza tak naprawdę wydzielanie melatoniny i mamy problemy ze spankiem. Mhm. A teraz jest temat choćby okularów blokujących światło niebieskie, jest bardzo popularny, tak? Tych filtrów na telefon, laptop, które okazały się, że nie do końca spełniają swoje funkcje. Te wbudowane niekoniecznie. Niekoniecznie. Mhm. I temat jest ważny, żeby sobie rzeczywiście sprawdzić na własnym przykładzie, bo my też mówimy, że teraz badania nie potwierdzają tego. Ja bym proponował sprawdzenie na własnym przykładzie, bo w moim przypadku ja bardzo szybko zasypiam, ale po prostu to, co się dzieje, jak na przykład używam okularów, teraz używam trochę rzadziej, bo mam sam korekcyjny, nie mam jeszcze tych okularów, wiesz, z korekcją stricte na blokowanie światła niebieskiego, więc używam ich rzadziej. Są nakładki też. No, to okulary zwykłe, tak? Tak. Okej, okay. No to nie patrzę jeszcze. Ale mam takie ładne okulary, po prostu wiesz, leżą w domu. No ale jak siedzisz w domu sam, ale to możesz mieć z nakładką. Dla mnie to nie jest jakby aż tak duży problem, bo rzeczywiście staram się nie używać. W sypialni sobie też żaróweczki wymieniliśmy i tak dalej. Natomiast ja sobie ten sen monitoruję i on jest dobry, no nie? Dlatego, że te inne rzeczy
to jest w miarę wszystko zadbane, więc może jak miał jakiś problem, to niekoniecznie, natomiast wiesz, ja też zasypiam ekstremalnie szybko, ale to, co się działo w okularach, to już było przegięcie. No nie? jakby ktoś wyciągnął prąd z kontaktu. Nie, wiesz, jakby czekam na film, mówię, o kurde, ale dzisiaj wieczorem sobie obejrzę z Agnieszką film, ale będzie super i tak dalej. Mhm. Siedzę sobie w okularach, mija 20 minut. Film jest ekstremalnie ciekawy, bardzo mnie ciekawi, koniec. Wiesz, siedzę w okularach 20 minut i ja już... Tak, ja też w ogóle zauważyłem coś takiego, że w tych okularach mi się na przykład bardzo niekomfortowo oglądało filmy albo grało na konsoli. A kolory były smutne. Bo jak po prostu nie ma niebieskiego koloru w tych grach, to wygląda jak jakieś gówno. No. No po prostu jest takie nieatrakcyjne. Ale na przykład miasto nocą wygląda fajnie. Jest takie, wiesz, takie przyciemnione, latarnie wygląda jak romantycznie właśnie, to wygląda. No właśnie znowu zależy co. A, ale miasto, mówię, że miasto, tak normalnie jak chodzisz po mieście. Idziesz na przykład sobie wyszedł na miasto, okay, nie? Dobra. To wygląda fajnie. No ale rzeczywiście kolory po prostu średnio będą jak, chyba Krzysiek o tym mówił, albo nie pamiętam, albo nasz znajomy inny, taki Damian, pod kątem, kiedyś był w tych okularach, chyba Krzysiek to mówił, był w tych okularach i foto obrabiał. Zapomniał, że w nich jest. Robił foto, nie? Patrzę, co za kupa. No mówię, tak. Tu... Nie ma niebieskiego. Nie ma niebieskiego, no nie? Naprawdę świat bez niebieskiego jest smutny trochę. Tak jest. I warto to pamiętać. Teraz zbliża się zima. Teoretycznie mówi się o tym, że zimą powinniśmy troszeczkę tego światła niebieskiego dopuszczać mniej na 2 godziny przed snem. Latem podobno około godzinki. I warto tak naprawdę zacząć od takich rzeczy typu może po prostu ograniczyć telefon, komputer, telewizor, wieczorki. Może ewentualnie w sypialni zmienić żaróweczkę na taką bez światła niebieskiego. Są takie fajne, żółciutkie, pomarańczowe żaróweczki. I można po prostu kupić takie, które mają wycięte to niebieskie spektrum. Tak. Albo jak ktoś nie chce aż tak cudować, szukać, to z taką miękką, tą ciepłą barwą. Lampa Sona też jest w ogóle bez światła niebieskiego. O. Kojarzysz na nie? Ona taki fajny kolor daje. Romantika w sypialni, no się robi z tą lampą solną. Okay. Więc i to nie jest też specjalnie drogie, no nie? Po prostu z masz fajną lampkę i tam jeszcze jakieś inne bonusy tej lampki jakby płyną. To jest jedna rzecz. Albo po prostu w ogóle nie używanie telefonu na noc też ma inne benefity, no nie? Bo raczej rzadko jest to, że po prostu czytasz popularne naukowe wpisy na tym telefonie, albo robisz jakieś fajne, kreatywne rzeczy. Tylko na się po prostu jak ćwok. Odświeżasz tą lupkę na Instagram. Tak, jak ćwok przeglądasz Instagrama i tak dalej, to rzeczywiście to ma inne profity, ale w sytuacji, kiedy na przykład ktoś, powiedzmy jeszcze, nie wiem, przegląda, obrabia zdjęcia, ogląda jakiś fajny film i tak dalej, no to okulary z po prostu blokadą światła niebieskiego są całkiem fajnym rozwiązaniem. No poza tym obrabianiem tych zdjęć. Obrabianie zdjęć, tak. Obrabianie to akurat jest kiepskie. No, tak. Przeglądanie może, tylko trzeba wtedy po prostu... korektę. Tak, możecie sobie po prostu PubMed poczytać. On wtedy jest po prostu biało-zielony. Tak. I to w niczym nie przeszkadza. Tak, tak. Możecie też naszego bloga poczytać, Neuroprojekt, tylko u nas też będzie biało-zielony. Dużo niebieskiego. No to on wtedy będzie po prostu biało-zielony. Biało-zielony będzie, no. No. Tak, ale światło niebieskie to nie tylko noc. Tak, to jest też dzień. I właśnie w dzień to warto byłoby tego niebieskiego światła jednak trochę załadować. Z dużą korzyścią właśnie dla naszego cyklu dobowego. Idzie jesień, zima, to jest kluczowe w tym momencie, żeby po prostu znaleźć trochę przestrzeni w ciągu dnia, żeby po prostu wyjść w środku dnia albo nawet rano, bo niedługo o 16 będzie, wiesz, ciemno, czyli po prostu gdzieś koło 12. Idziesz tak, więc ktoś może mieć tak, że idzie do pracy i jest ciemno, wychodzi i jest ciemno. A w pracy jednocześnie, wiesz... I siedzi w piwnicy. Ja, wiesz co, nawet nie w piwnicy, wiesz co, ja teraz na przykład bardzo kiepsko wspominam pracę. Jak pracowałem w jednym ze sklepów, to były studia, chyba pierwszy rok studiów, albo nawet, chyba pierwszy, w galerii handlowej. Tam miałem okien. Tam jest cały czas uładowane światło. I ja pracowałem właśnie w okresie, to nie była zima, ale to była wczesna wiosna, a może i zima, bo ja skończyłem jakoś przed świętami, bo wielkanocnymi pracowałem tam praktycznie 3 miesiące, nie specjalnie długo, więc to był okres zima-wiosna. I po prostu, wiesz, wjeżdżam rano do galerii, kiedy jest ciemno, siedzę w galerii do godziny tam 16-17, wychodzę, jest ciemno, a w galerii w ogóle nie ma okien. I to jest celowy zabieg. Bardzo kiepsko, ja wiem, bardzo kiepsko się czułem w tym miejscu. Natomiast wiemy też, że gabinety często fizjomasażu lubią być w piwnicach. No właśnie, mi się to też skojarzyło z pierwszym miejscem, gdzie masowałem i tam było tylko takie bardzo malutkie okienko, lufcik. Tak. Im więcej światła niebieskiego w ciągu dnia, tym też jest lepiej. No nie? Jakby wysypiamy się, ten cykl dobowy jest lepszy. Na pewno zwróciliście wielokrotnie, że po prostu jak spędziliście na przykład pół dnia na świeżym powietrzu, to ta noc była w ogóle inna. Tak jest. Więc warto o to zadbać. Okej, więc teraz też taki może pro tip.
No bo co zrobić? Ktoś powie, no dobra, fajnie, ale ja po prostu w tych godzinach jestem w pracy i nara. Jeśli masz możliwość pracować przy oknie, to to też już będzie coś. Tak. Najlepiej możliwie duże okno, więc jeśli pracujesz właśnie jako fizjo i możesz sobie tak zaaranżować troszeczkę tą pracę, żeby przestawić stół troszkę bliżej okna, to po prostu to zrób. Jeśli pracujesz przy komputerze, no to znowu dokładnie ta sama sytuacja. Tak, ale na przykład zobacz, jest taka sytuacja, że na przykład osoby, które powiedzmy pracują i na przykład palą, to one wychodzą na zewnątrz. Wiesz, wiadomo, że robią coś złego, no nie, bo jednocześnie na skuter, ale trochę dbają ten cykl dobowy, w ogóle nieświadomie. Więc powiem, że ty po prostu nie palisz, no po prostu wyjdź i podychaj świeżym powietrzem, troszeczkę dobodźcuj się światłem niebieskim, będzie fajnie. O ile masz przerwę wtedy przysługującą ci na papierosa. Ja też z kolei w jednej pracy miałem tak, że tylko ci, co palili, mieli przerwę. To jest w ogóle ekstremalnie uczciwe. To było bardzo złe. To jest nieuczciwe. Ja chciałem przerwę na zieloną herbatę, ale szefostwo się nie zgodziło. A oni na papierosa mogli? Tak. No to powiedz, że na przykład nie wiem, na kokainę? Czy teraz to już po frytkach, bo to było paręnaście lat temu, nie? Ale to jest po prostu, to jest ekstremalnie uczciwe, więc po prostu nie wiem, napiszcie petycję z ludźmi, którzy po prostu nie palą, jednocześnie chcą wyjść na 10 minut w ciągu dnia. Podejrzewam, że palacze też nie wychodzą raz. Nie, no tam co godzinę 5 tylko, minut. Bo... Tylko co godzinę 5 minut? No to jest fajne, na przykład oderwać się, wiesz, rozprostować kości i tak dalej. To jest to dla efektywności 40 pracy. Minut w ciągu dnia. Kurde. Tak. Więc warto o to jakoś zadbać. Na pewno jest wiele możliwości, żeby to zrobić. Teraz jest to tyle, plus jeszcze, że ten wschód słońca jest wcześniej. Więc jak oglądacie to pod koniec września, to spokojnie możecie jeszcze koło 8 trochę słoneczka chwycić. Dokładnie tak. No, fajnie. Dobra. Co tam mamy dalej? Punkt numer 3. Tętno i wysiłek fizyczny. O, dokładnie. Dobra. Więc znowu, jeśli macie jakieś takie zajęcia, no jakieś powiedzmy zajęcia sportowe, planujecie sobie też jakiś trening, jakiś większy wysiłek, to raczej dobrze by było, żeby on nie był tuż przed samym snem. Tutaj też akurat sobie troszkę przeszperałem, jak to wygląda w badaniach naukowych. Właściwie też się zaczęło od tego, że ja na przykład jak potrenuję gdzieś po godzinie 17-18, to już mam duży problem z tym, żeby zasnąć. I okazuje się, że tak ma całkiem sporo osób. Nawet jeśli mogą zasnąć, to ten sen jest po prostu jakościowo gorszy, dlatego że mocniej rozgrzewamy swój organizm, troszkę mocniej nam skacze tętno. No i wtedy znowu nasze ciało potrzebuje trochę więcej czasu do tego, żeby się z powrotem trochę schłodzić, żeby ten układ autonomiczny zaczął działać prawidłowo. Więc lepiej jest treningi w takich godzinach raczej do tej 18-19 godziny. Zazwyczaj u większości osób to będzie ok. Takim późnym wieczorem, bo czasami no siłownie są otwarte długo, różne takie zajęcia grupowe też są czasami gdzieś nawet 21 do 22. Są takie siłownie, że są otwarte. Są takie, co są non-stop. No, to znam takie osoby u nas w sekcji nawet trenują, które kończą na przykład trening o 2 w nocy. No to mi się wydaje chore. Ale okej, okay, no dobra. A nie nam oceniać ludzi, ale pod nie. kątem po prostu. Mówię, że mi się. Możemy wydaje. Pod kątem zdrowia oceniać. Pod kątem to higieny snu jest to chore. Tak, dajemy dwóje z tego. Tak jest. Dwóje zachęci za to, że tak. Poszedł na trening. I teraz niektórzy mogą się zastanawiać, no dobra, jakby, ale wiesz, jakby trening jest zdrowy, jak się zmęczę, to jestem po prostu. Niektórzy też tak mogą mieć, że na przykład się zmęczą, to idą spać. Ale się to może padają okazać, ze zmęczenia. Tak, może się okazać, że ten sen wcale nie jest specjalnie dobry. No nie? Po prostu warto jakby zrozumieć tu, że tak naprawdę podczas całej doby nasz układ autonomiczny się często przyłącza. No nie? Jakby z tej części pobudzającej na tą część wyciszającą. No to jest ewidentnie do wyciszania się, więc tak naprawdę kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby przed snem była jak najmniejsza ilość stresorów. Trening jest stresorem. Światło niebieskie na noc też jest stresorem. Tak, co powiedzieliśmy sobie. A więc chodzi o to, żeby zadbać, żeby tego stresu przed snem było jak najmniej. Różnego stresu. Więc my teoretycznie teraz będziemy sobie mówić o tym, co może być stresujące, a co tak naprawdę jest mało stresujące, albo praktycznie nie stresujące, albo jest nawet relaksujące dla nas przed samym snem, co spowoduje w konsekwencji, że będziemy mogli się w bardzo prosty, fajny sposób wyciszyć, no i wstaniemy wypoczęci. Więc tętno, temperatura, no i ten wysiłek jest tak, może warto powiedzieć, bo teraz ktoś się może zastąpić, ok, dobra, czyli taka pierwsza rzecz jest taka, że nie trenujemy późno. Ok, ma to sens, po co się znowu dobodźcować jako duży stresor przed samym snem. W takim razie, kiedy warto ćwiczyć, no nie?
znowu na niego trzeba indywidualnie sobie sprawdzić. To trochę też tak. Tak mówimy, powiedzieć, to nie są takie rzeczy proste, bo to się może być, ok, dobra, ja zaczynam pracę wcześnie i kończę w miarę późno i nie dam rady tego zrobić przed pracą, musiałem wstać o 4:30, to dla niektórych może wydawać się... Ekstremalnie trudne, ekstremalne. I że lepiej skończyć o 2:00 w nocy. Może tak, no, może tak. Natomiast też kluczowe jest to, że jeśli chodzi o trening, to my wiemy, że on taki intensywny trening, który zwiększa tętno, nie powinien być codziennie. No raczej nie. To nie jest specjalnie zdrowe. W kontekście zdrowia teoretycznie zalecenia są takie, że byłoby fajnie i optymalnie, żeby takie treningi zwiększające tętno pojawiały się 2-3 razy w tygodniu. No raczej tak. Tak, no generalnie mówimy o takich 150 minutach, tak? 2,5 godzinki tak. Treningu w tygodniu. I to też taki nieoporowy, maksymalny wysiłek, tylko taki umiarkowany. Plus taki, że jesteśmy w stanie nawet dosyć swobodnie rozmawiać tak, w trakcie treningu. Jak z kim sobie biegamy, no to oczywiście jesteśmy w stanie prowadzić jakąś niespecjalnie wyczerpującą dyskusję. Po prostu nie sapiemy sobie ducha. Ale oczywiście oprócz tych treningów fajnie pojawiło się dużo ruchu spontanicznego. Czyli teoretycznie jakiś spacerek przed snem, spoko, tak? Jakieś rozciąganko, spoko. Delikatna joga, nie ma problemu. Coś fajnego takiego, żeby troszeczkę na przykład rozruszać swoje stawy i tak dalej, po całym dniu na przykład siedzenie, jak niektórzy mają, to oczywiście jest wskazane. Głównie do diamecikowi chodziło o to, żeby te treningi nie były intensywne przed snem. Dźwiganie ciężarów, strzelanie maksów i tego typu rzeczy, tak bo może to się niestety niespecjalnie dobrze przełożyć na nasze spanko. Dobra, czy mamy tętno, wysiłek fizyczny. Temperatura, numer 4. Tak, no więc to już o temperaturę nawet troszeczkę zahaczyliśmy, bo chodziło też o temperaturę ciała. No więc kolejne takie tipy. No jeśli będzie za gorąco w miejscu, w którym śpimy, no to po prostu każdy po sobie już odczuł prawdopodobnie, że jakby dużo upały, no to śpi się dużo gorzej. Mhm. No więc to jest akurat coś, co my wtedy świadomie odczuwamy, ale nawet jeśli ta temperatura jest za wysoka, to nam się może wydawać, że śpi nam się nieźle, no ale jakość tego snu i tak jest po prostu gorsza. Może to też wpływać na to, że będzie wtedy wilgotność powietrza też inna w pokoju, w którym śpimy. Więc dobrze by było, żeby w tym pokoju, gdzie śpimy, było możliwie chłodno. No i tutaj się tak mówi, że od 16 do 20 stopni to jest dobra temperatura. Jak sobie ktoś tam kręci do 25-26 stopni na grzejniku, no to raczej to się odbija negatywnie. Tak, tak samo warto wspomnieć, jeśli chodzi o temperaturę ciała, to na przykład jakieś dogrzewanie się albo się nadmierne chłodzenie. Na przykład ktoś stwierdza, że będzie hardkorowo trzaskał zimne prysznice wieczorem, to one z rana są super, tak, ale przed snem nie są specjalnie dobre. Głównie pod kątem snu, bo oczywiście inne benefity dalej mają, tak? Wiem, jak zimno tutaj wpływa, pod kątem poprawy krążenia, pod kątem gdzieś tam jakichś właściwości znoszenia ciężkich rzeczy, albo na przykład jakichś stanów lękowych, depresji i tak dalej, ale może o tym kiedy indziej, zbliża się zima, znowu będzie temat morsowania popularny, może poruszymy go. Tak, więc tutaj taki akurat ciepły prysznic na godzinkę przed spaniem jest ok. Tak. Tak, dlatego że my się najpierw w ten sposób nagrzewamy, no więc z automatu nasz organizm stara się rozszerzyć naczynia krwionośne i troszeczkę nas wychładza i nas przygotowuje wtedy w konsekwencji tego za godzinę, że my już mamy taką dobrą temperaturę do tego, żeby spać. Dokładnie, też nie za gorący i na przykład dla mnie niespecjalnie dobrze działa mega gorąca kąpiel. Niby fajnie, ale późno, wiesz, no zasnął, ale niespecjalnie, więc tutaj ten trzeba sobie jakoś tak wypośrodkować, no nie? Dobra, może o jeden punkt ominiemy, bo coś napomknąłeś o wilgotności już? O wilgotności, tak, tylko o tym wspomniałem. No tutaj znowu dosyć indywidualna kwestia, tak mniej więcej 50-60% wilgotności powietrza jest ok, no bo po prostu jeśli będziemy mieli za suche to powietrze, no to nam zaczyna być sucho w ustach, w związku z tym zaczynamy się przebudzać. No i jeśli ktoś też tak ma, że musi w nocy często wstawać, pić wodę, no to znaczy, że po prostu jest za sucho w pomieszczeniu i tyle. I to nie musi być z nim coś nie tak, tylko z samym pomieszczeniem. Więc to jest jedna rzecz do przemyślenia. No oczywiście jeśli jest zbyt wilgotna, to może działać w drugą stronę. Może nam się wydawać, że jest ok, ale to też będzie wpływało na to, że większa ilość na przykład grzybów się może w takim pomieszczeniu rozwijać, co nie zbyt fajnie działa na nasze płucka. Więc też nam utrudnia oddychanie. Nie mieliśmy czegoś takiego, na przykład zadbanie o to, żeby w sypialni nie było grzyba ani pleśni, byłoby spoko.
Znaczy, mi się wydawało to bardzo oczywiste. Tak. Znaczy, no. Później jak się gdzieś tam rozmawia z pacjentami, to wcale nie jest oczywiste. Więc... Tak, więc jakby estetyka sypialni. Więc takie po prostu prawdziwe zadbanie o to, żeby wszystko było z normami budowlanymi. Tak. No to tak, jak są jakieś plamy, wilgoci, robi się czarno w kącie, to znaczy, że jest bardzo źle. Tak, to znaczy, że jednak jakby może zestawianie tego mebla ścianką nie jest najlepszym pomysłem. Nie. Może są inne lepsze opcje. Więc ta wilgotność jest fana. No i rzeczywiście tutaj jakby, wiesz, jakby są teraz w ogóle różne sprzęty, które, wiesz, no jest, zwiększa wilgotność. Do tego. Dokładnie. Tak. I to znowu też nie jest duży wydatek. Nawilżacz powietrza z hygrometrem, który sprawdza na bieżąco, jaki jest poziom wilgotności. Jak ta wilgotność robi się za niska, no to po prostu pompuje trochę w powietrze wody. I tyle. Bardzo proste urządzonko. Ja pamiętam, jak zafundować. U mnie w domu, a rodzinnym po prostu kiedyś mojej mamie tam kupiliśmy po prostu taki wyższy nawilżacz. Mhm. Fajny, wiesz, z dyfuzorem na olejki, a tutaj eteryczne. No i on duży baniak, 5 litrów wody. Mhm. No i kiedyś po prostu, wiesz, odpaliłem sobie tam tą wilgotność taką wysoką. No i zapomniałem, włączył się automatycznie, wyłączył po jakimś momencie, wiesz, ja wstaję. A to tylko wiesz. Nie, znaczy nie, bo no było, tak. Było po prostu, nie było gorąco. Jak w lesie tylko, deszczowym. Tak? Tak, wiesz, po prostu ja tak obudziłem się, bo była pościel taka wilgotna. 5 litrów, wiesz. W powietrzu, no to w powietrzu tak, to wody, to no nie. I po prostu, wiesz, otwieram oczy, tam po prostu biało. Mhm. No, mocno to było, ale wyspałem się i wiesz, i eukaliptus w powietrzu, czyli po prostu las tropikalny, no nie? No tak, fajnie. Tak. Dlatego mówiłem o tym hygrometrze, bo to też dużo osób mówi tak, że... Ja po prostu wyłączyłem go, no nie? Tak, że na cholerę mi taki sprzęt za parę stówek, ja po prostu biorę sobie na mój tata. No. To jest majster od takich rzeczy, pozdrawiam. Biorę sobie po prostu mokre jakieś tam prześcieradło, mokry ręcznik, wieszam na grzejniku i siema, za darmożkę. Tylko, że wtedy nie kontrolujesz tego w żaden sposób. Tak, ale to tam wiesz, jest... ile w tym ręczniku jest? Masz litr może tej wody? No właśnie to zależy od tego, jak jest duże pomieszczenie. Tak. Bo jeśli się właśnie budzisz się rano, a tam jest tak, jak opisałeś to przed chwilą, no to znaczy, że jest za bardzo. Wiesz, oczywiście znowu, nie każdy musi z tym od razu tam pajacować i się tam skupiać na tym, żeby było linijki. Myślę, że o to powinny zadbać przede wszystkim osoby, które mają różnego rodzaju alergie, mają astmę, jakieś takie uczulenie, różne wziewne, no bo dla nich to będzie ważne. Jeśli mają w ogóle jakieś schorzenia związane z układem oddychania, czy też no w nocy chrapią, no to tym bardziej powinny na to zwrócić uwagę. Jeśli czujemy się tak w miarę nieźle, no to tutaj, no mówię, to nie musi być od linii. A też można sobie fajnie połączyć właśnie, wiesz, z jakimiś olejkami eterycznymi na konkretne tematy, konkretne schorzenia. W ogóle nie mówiliśmy, nie mamy tutaj w planie mówić o olejkach eterycznych. No tak, a są rzeczywiście kompozycje, które bardzo fajnie działają tonizująco, wyciszająco, relaksująco, więc może... Lawenda na przykład. Na przykład. Francuska. Akurat ona mi się jakoś tak, nie wiem, lawenda jako... Ja wiem, dużo osób nie lubi, bo mówi, że to po prostu wali starą szafą. Troszkę tak, no. Tak, ale tak. To właśnie problem w tym, że to nie jest taka dobra lawenda, taka jak powinna być, bo jak się trochę zainteresowałem olejkami eterycznymi, kupiłem sobie taki dobry olejek lawendowy z tej lawendy francuskiej, długolistnej, to ona w ogóle inaczej pachnie. I w ogóle się nie kojarzy ze starą szafą. Nie, po prostu, wiesz co, jakby to też nie były jakieś wybitnie słabe tanie olejki, ale po prostu on jest taki dla mnie neutralny, bym powiedział. No nie? Jest, no bo on nie jest jakiś taki porywający. Są zapachy, które ja też tak subiektywnie, one mi się podobają bardziej. No ale też ładowanie gdzieś tam cytrusów na wieczór też nie jest dobrym pomysłem, no bo one są takie z kolei bardziej energetyzujące i wtedy masz ochotę raczej coś porobić, a nie iść lulu. Tak, ale rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby o ten zapach też sobie zadbać. Dobra, lecimy sobie dalej. Kołderka i materacyk. Dobra, i tutaj tak naprawdę znowu to wracamy do tematu związanego z temperaturą. Jeśli materac mamy zrobiony z jakiegoś badziewia, z jakiegoś takiego plastiku. Słoma to właśnie nie jest badziewie. Słoma, ona z jednej strony to jest fajny, nawet być może oddychający materiał, ale jest niestety duża szansa, że jeśli go sobie trochę zapocimy, to ta słoma nam spleśnieje. Nie? Więc na przykład kiedyś się spało na siennikach i to akurat było w miarę niezłe. Sianko jest okej, okay, tylko no nie można byłoby jest, właśnie jest do tego dopuścić. Wiek, nie? No to tak. Są lepsze materiały. Tak, ale spałeś kiedyś w sianie? Tak, wiesz co, no tak, na sienniku, nie to, że jakby całą noc spędzam, ale jakieś drzemeczki gdzieś tam mi się zdarzyło załapać.
A czy ja wspominam to dobrze? Zawsze to kuło strasznie, no nie? Okay. Więc to nie wspominam tego jakoś tak wybitnie. No i wiesz, ja zawsze miałem taką trochę strach, no bo jak jesteś taki stodoły czy coś, wiesz, że tam po prostu żyje dużo stworzeń, typu myszy, szczury i tak dalej, i nie czułem się nigdy komfortowo, no nie? Tak. Że obudzę się i po prostu szczur będzie mi drapał brzuch. Okej, okay. No to nie, no to ja spałem w trochę innych warunkach, bo to akurat jeździłem kiedyś na takie rekonstrukcje średniowieczne. A, okay. Więc w lnianym namiocie. Myślisz, że tam na silniku. Nie ma szczurów też? Cholera wie. No, myślę, że jest mniejsza szansa na to. No tak. Ktoś to kontroluje. Ten namiot został rozłożony na przykład niedawno, a nie, że tak stodoła stara 30 lat. No. Raczej tak. No więc wtedy spanie na silniku jest kapitalne. W każdym razie tak, jakiś naturalny materiał, który nam po prostu będzie. Oddychał. Będzie fajnie. Oddychał, tak? Więc on będzie troszeczkę w siebie tej wilgoci chłonął, ale on ją później odda. Tak. I w związku z tym nie będzie nas tak, powiedzmy, tą temperaturą otulał. Mhm. Możemy sobie to tak nazwać. Tak, ja bardzo polecam wszystkim, ponieważ od 2 lat jestem zwolennikiem pościeli jedwabnej, dobrze mówię, tak? To jest jedwab chyba. Taka, no jest. Że jest, ale nazwijmy to prestiżowa, no nie? Prestiżowa, tak. Pościel. Mhm. A kurde, no rewelacja, no nie? Oprócz tego, że trochę ciężko zadbać o jakby taką czystość, bo niespecjalnie możesz prać. Mhm. Prace tam się płucze i tak dalej, tam chemia żadna odpada. Mhm. Ale to jest, no wiesz, w zimę ładnie cię grzeje, w lato nawet cię trochę chłodzi, no po prostu bardzo polecam serdecznie. Zerknijcie sobie, bo jakby wtedy jakby nieważne też, gdzie kupujesz, po prostu ona ma 100% jedwab i koniec. Tak. I naprawdę jest mega spoko, a lent ewentualnie dla niektórych może być fajne. Też, tak. Też bardzo dobrze to, jeśli chodzi o wilgoć, on sobie radzi z tym. No właśnie też chciałem powiedzieć, jak ktoś nie przepada za aż takim prestiżem. A ty nie jesteś. Przykład... Bo ja sobie... się tak śmieję. Ja jasne. Myślę w tych kategoriach, jakby dobrze na mnie działa argument, że spędzasz. Wstajesz, tym łóżku, zakładasz koronę. Spędzasz w tym łóżku 1/3 doby, no nie? Mniej tak, więcej. Że no powinno być w miarę komfortowo. Śpisz 6-7 godzin, ale wiadomo, że też leżysz sobie w nim, drzemiesz sobie coś. Jesz chipsy. Oglądasz na przykład, wiesz, jakiś film czasami w tym łóżku. No, spędzasz z nim trochę więcej czasu niż samo spanie, bardzo często, więc jednocześnie warto było ciutkę w to zainwestować, no nie? Więc po prostu jakaś taka szmata do przykrywania się i materac IKEA za 30 zł. No można właśnie. Lepiej, no nie? Można tak. Lepiej. Więc warto pomyśleć o tym. To też nie trzeba wydać na to zaraz 50 tysięcy, no nie? Tak. Ale jakiś fajny komponent. Ja też po prostu kiedyś kupiłem koc taki wełniany z alpaki. Więc to znowu brzmi bardzo prestiżowo, ale to nie są znowu drogie rzeczy. I też już mam go od kilku lat i właściwie cały rok można pod takim kocem sobie spać. I też jest w lato fajnie, w zimę fajnie, nic tam nie trzeba wtedy kombinować. Tak, ale teraz już jakby specjalnie lata nie ma, natomiast już się skończyło, ale to będzie oczywiście tip na następny rok. Opcja po prostu spania pod prześcieradłem, bo dużo osób ma tak, że po prostu musi się czymś przykryć, no nie? Że jak się nie owiniesz czymś, to po prostu nie zaśniesz. Tak. Ja rozumiem, bo mam podobnie trochę, ale po prostu wtedy odstawienie kołdry na rzecz prześcieradła albo odstawienie tego na jakąś kołdrę tak zwaną letnią, to jest dobry pomysł. No bo jednak... To wtedy ta alpaka też jest okej. Okay. Wtedy alpaka też może być okej. Okay. Nie mam tylko pod alpaką jest wtedy chłodniej niż bez niczego. Tak? Tak. O, fajnie. Nie mam alpaki, moja pościel mi zupełnie starczy. To też jest fajne, wiesz, na przykład ja lubię sytuację typu jesteś w jakimś fajnym miejscu, jest spoko, łóżko i tak dalej. No i jest okej, okay, wysypiasz się, a mówisz, niby spoko, ale moja pościel nie tak, czeka tak, w domu. Dokładnie. I wracasz po na przykład super urlopie, rzuca się na swoje łóżko jest. I wiesz, nie ci smutno to, że oj, urlop się skończy, ale mówisz, Boże, moja pościel, moje łóżko, ale tu fajnie jest, ale jest przyjemnie, chcę to zostać całe życie. Tak, więc już się martwiłem, że tylko ja tak mam. Nie, tak to wygląda. I to jest dobrze, bo tak odsuwa od ciebie ten smutek związany z tym, że wróciłeś z jakiegoś super fajnego miejsca, na przykład... To zamieniasz coś dobrego na coś znowu dobrego. Tak, na przykład z Grecji wakacje, gdzie była fajna, przewidywalna pogoda w wakacje. I fatalna pościel. I średnia pościel do... A tam są najczęściej prześcieradło, nie? Bo tam mega gorąco było. No, do na przykład do smutnej, nieprzewidywalnej polskiej lato-jesieni. Mhm. Bo sierpień, udało nam się ominąć ten po prostu piękny okres sierpniowy, gdzie nie byliśmy w Polsce, bo było tragicznie. Ja wiem, bo ja byłem w tym samym czasie. No właśnie, więc fajnie udało się. Dobra, punkt numer... O, tu mam, widzisz, co źle zrobiłem. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Coś, dużo tych punktów wyszło, co? 4, tak, 5, 6, to już skończyliśmy. I 7. O kurde, tych punktów jest 8, 9, nie. Pani, 10, 1. Nie, dlaczego tak to zrobiłem? Coś mi się pokręciło. Dobra. Słuchajcie, dobra, to tylko z korzyścią dla was. Macie punkt w takim razie 11 punktów. Numer 7. Deprywacja sensoryczna. Brzmi jak magiczne teraz po prostu zakręcie. Siedzenie w czakramie. Albo po prostu kapsuła floatingowa przed każdym snem. Też. Byłoby fajnie. Ale my już też w sumie o tym mówiliśmy trochę, tak, ale to możemy to podsumować. Że chodzi o to, żeby się nie bombardować bodźcami przed pójściem spać. A teraz może ktoś zapytać się, jakimi bodźcami? Spokojnie, właśnie to tłumaczymy. Na przykład takimi bodźcami, że ktoś mówi, że ja nie wyobrażam sobie spania przed dobrym koncertem, po dobrym koncercie heavy metalowym, który słucham codziennie na YouTubie. Wiesz, o co chodzi, jakby? Mnie to trochę relaksuje. Relaksuje cię to? No właśnie pytanie, jak twój mózg na to? Co na to? Bo są takie momenty, że możecie się nie dogadać. No nie wiem. Że on swoje, ja to swoje, no nie? Tak. Tak, ale chodzi o to, dobra, muzyka muzyką. To już jest jakby indywidualna kwestia, ale na przykład nie wiem, na przykład ktoś mieszka sobie na parterze albo w domku jednorodzinnym, a obok po prostu jest jebitna latarnia, która niemalże świeci w twoje łóżko. O, to brzmi jak u mnie. Tak? Tak. No to wtedy po prostu trzeba rolety. Albo zasłony takie ciężkie. W sensie nieprzepuszczające światła. Ci, to rozwiązuje sytuację. To jest strasznie zdradliwe. Ja lubię po prostu, jak słońce mnie troszeczkę wybudza. Bo jak są takie sytuacje, w domu tak nie, ale jak są takie sytuacje, że zasłania, jest w ogóle mega ciemno, to mi jest ciężko się wybudzić wtedy, w takich sytuacjach. Dużo fajnie po prostu, wiesz, wstaje, budzik dzwoni, ja patrzę, coś się dzieje, słoneczko wychodzi, mówię, o super, no tak, fajnie, i się, wiesz, powolutku wybudzam. Tak, więc ja właśnie tutaj się nawet tak zastanawiam, o co w ogóle chodzi, bo ja mieszkam w takim osiedlu, gdzie jakby dookoła osiedla są zbudowane takie reflektory, które w nocy oświetlają budynek. I teraz jeśli słucha mnie jakiś deweloper, to słuchaj, ja wiem, że takie budynki są ładne i tym się trzeba chwalić najlepiej 24 na dobę, ale na litość boską, no nie w moje okno, nie? Świecą, w okna świecą? No tak, nawet nie to, że jakoś na chodnik czy coś, tylko po prostu w moje okno. No nie wszystkie w moje okno, wszystkie dookoła świecą, okna też. Cały budynek. Tak, no, to nie jest dobry pomysł. Nie ale wiem, rzeczywiście jak ktoś po prostu z woju gazowego, no to trzeba po prostu wybrać roletę bądź jakąś zasłonę, dokładnie, żeby po prostu się odciąć od tych bodźców. Jak ktoś na przykład, nie wiem, jesteście teraz, szukacie teraz mieszkania na kupno albo na wynajem, no to jednak cisza jest na wagę złota w tej kwestii. Bo jak ktoś na przykład mieszka w bloku, gdzie teoretycznie otworzenie okien, albo nawet nie otwieranie okien powoduje, że no w nocy jest ciężko, bo cały czas słychać tramwaje, samochody, no to jest ciężkie. Ciężko to wyeliminować, ewentualnie wiadomo, stopery w uszy i... No jest to jakieś rozwiązanie. Tak, albo na przykład jak wy słuchacie i chcecie zadbać o swój sen, ale na przykład wasz partner czy tam partnerka nie chce zadbać o swój sen, jednocześnie jest osobą, która chrapie, to no, też... To macie przerąbane. No jest trochę kiepsko, stopery w uszy i... No nie ma innej specjalnej opcji, ale po prostu... Zawsze można się wyprowadzić. Można się rozwiązać. No pytanie, no jakby co jest ważniejsze? Ta relacja czy twoje zdrowie? Zostawiamy was z tym pytaniem. Musisz to przemyśleć sobie. Tak. Więc po prostu maksymalna eliminacja bodźców nas otaczających jest naprawdę bardzo ważna, bo to się może okazać, że jesteśmy cały czas gotowi. Znowu walka, ucieczka. Czyli cały czas jesteśmy pobudzeni współczulnie. Nie chcemy tego na noc. Na noc chcemy być tutaj wyciszeni i chcę, żeby nasz układ przestwórczulny działał tutaj fajniej. Dobra, mamy to załatwione. Lecimy sobie dalej. Jedzonko i nawodnienie. Prosta sprawa. Na noc po prostu nie żremy. Tak, ja chciałem powiedzieć to gorzej, ale dobrze, nie że żremy. Tak, chciałem tak powiedzieć. Ale nie, tak. Nie wsuwamy dużych ilości dużo jedzenia. Osób jakby... to jest fajne na przykład, bo jak... Ostatnio na kursie, gdzieś tam w przerwie, no po prostu ktoś tam, Artur po prostu chlapnął językiem o tak zwanym sabotażu. No i ludzie mówią, co to jest, co to jest, co to jest. Ja mówię, słuchajcie, to jest prosty temat, no nie? Każdy z was wie, że jedzenie na noc jest złe, tak? Tak. Kto się obżera na noc? Pół grupy. Pół grupy. To jest właśnie po prostu sabotowanie swojego zdrowia. Wiesz, że to jest złe i jedziesz codziennie. No tak. Tak, i tutaj sytuacja jest prosta. Myślę, że każdy z was słyszał przynajmniej raz w życiu,
że niejedzenie, to warianty są różne, 2, 3, 4 godzin przed snem jest zdrowe. Teoretycznie kiedyś były takie, wiesz, opcje typu po 17 nie jemy. Po 18 nie jemy. Wiecie, jak ktoś idzie spać o 23 północy, no to bez przesady, no nie? Tak, dokładnie. Ale takie 3 godzinki byłoby fajnie, żeby nie jeść. Mhm. Ewentualnie ktoś już umiera po prostu i on... Znowu kwestia głowy, nie? To jest głównie kwestia głowy, ale tak. Po prostu, że wiesz, nie da się przetłumaczyć. No dobra, owoc. Jakiś owoc, niech będzie. No, jakiś, nawet sałatkę sobie można tak, zrobić. Coś po prostu takiego lekkiego. Tak. Mm-hmm. Mięso średnio. Tak, fajnie by było, jakby to nie było coś bardzo tłustego i z dużą ilością białka. Tak. Dlatego, że to będzie nam hamowało wydzielanie właśnie melatoniny. Mm-hmm. Więc tak na spokojnie. Nie? Natomiast znowu, zadbanie o to, żeby w ciągu dnia pojawiał się czas na jedzenie, bo dużo osób ma tak, że po prostu zje coś rano albo i nie, pójdzie do pracy, nie zagospodaruje sobie tej przestrzeni na posiłek, tylko po prostu, nie wiem, powiedzmy terapeuci, tak? Nawalał tych pacjentów po prostu od rana do wieczora, bez praktycznie żadnej przerwy, albo jak będzie taka krótka przerwa, no to wiesz, szybko kawa, bo się nic nie da zjeść, wrócą do domu i ładują, wiesz, w opór, no nie? No tak. W opór. I mają takie okienko żywieniowe. Pół godziny. Przed snem, takie po prostu. 3 godziny non-stop jedzenie przed snem. Aha. No i spanie. No bo trzeba znowu rano wstać do pacjentów. To jest bardzo złe, bo po prostu to się po prostu kiepsko skończy. Jak nasze tak naprawdę jelita, trzewia będą pracowały w sytuacji, kiedy w tym momencie chcemy akurat zasnąć, to może znowu, się nie albo, udać. Albo, nie? Albo po prostu znowu wstaniemy wypoczęci, albo będzie nas coś wybudzało, tak? Bo tam wiesz, jelito będzie jeździło, żołądek będzie jeździł, a więc teoretycznie można nas to wybudzać. Warto o tym pamiętać. A żeby po prostu znowu, bo tutaj pojawia się znowu taka informacja, że ten sen jest tak naprawdę sumą tego, co my będziemy robili w ciągu całego dnia. To jest taka meta, taki finish za dobre sprawowanie się w ciągu dnia. Tak jest. To nie jest tak, że po prostu funkcjonuje byle jak przez cały dzień i teraz mówię... A sen jest osobną książką, nie? Spanie. Nie, to jest kontynuacja. To jest jakby... Epilog. Kolejny rozdział. O, epilog. Może być. Tak. Chciałem być kolejny rozdział tej samej książki, ale epilog też brzmi kozacko. A dobra, no i oczywiście nawodnienie. To jest ważne, sama sprawa. Bo jak się po prostu budzimy w nocy, bo chce nam się pić, no to jest dupa z jednej strony, a jak się po prostu tak opijemy, że wstajemy w środku nocy, żeby biec do łazienki, no to znowu jest przesada, więc no tutaj chyba nie ma jakiejś takiej złotej rady typu wypij 2 3/4 szklanki na 2 godziny przed snem, po prostu sobie no, sprawdź, jak to u ciebie funkcjonuje, tak. Ale no nie jest super pomysłem walnąć 4 browce przed pójściem spać. Cały dzień sobie spokojnie pijemy, tak. Szklaneczkę przed snem, nie 1,5 litra, aczkolwiek jak chcę być odwodniony, to nie chcę zrobić 1,5 litra, przynajmniej najwyżej wstanie w ciągu nocy na siusiu, no nie, nic się złego nie stanie. No jedno tak. Siusianie w nocy jest jeszcze w miarę okej. Okay. Szkoda, jak wypada, wiesz, jakby już się tak ululałeś, już jest cudownie i o kurde. A to ci mocz zalewa oczy. Więc warto, znowu tak, i po prostu to jest takie podsumowanie, jak będziemy się fajnie nawadzić cały dzień, to jest w porządku. Z tematu nawodnienia możemy od razu przejść do tematu kawusi i innych wspomagaczy. Bo jak my mówimy o nawodnieniu, to mówimy sobie o wodzie, być może ewentualnie. Herbatki ziołowe. Herbatka, w ogóle ziółka, ewentualnie może jakieś takie, wiesz, soki owocowe, bo sobie sam wycisnę pomarańczka i tak dalej. Więc to jest nawodnienie dla nas. Czarna herbata, mocna herbata, kawa, Red Bull i tak Monsterek. Dalej. Nie są specjalnie dobrymi sposobami na nawadnianie się. Tym bardziej przed snem. Tak, słuchajcie, kluczowe jest to, bo dużo osób mówi coś takiego. Na mnie kawa nie działa. Aha. Ja ją mogę wypić o 20:21 i zasypiam. No tak, bo masz inną fizjologię niż tak. Wszyscy inni ludzie na świecie, nie? No dokładnie. I mówię, okej, zasypiasz. Tylko, że wstajesz niewyspany, nie? A no w sumie tak. No albo tak. Budzisz się w nocy, no w sumie tak. Albo po prostu twój sen wygląda jak długa drzemka. Jesteś cały czas reakcja, walka, ucieczka. No w sumie tak. I ktoś nawet mówi, no rzeczywiście, ja w nocy, wiesz, wszystko słyszę, ktoś się tylko ruszy i ja już jestem, wiesz, już jestem gotowy, no nie? To tak, znaczy, że coś jest nie tak. Poza tym też jest często tak, że te osoby, które tak uważają, że na nie kawa nie działa i w ogóle, no bo nie czują takiego, wiesz, pobudzenia. Ale kawa działa też w inny sposób. Ona po prostu
odsuwa od nas zmęczenie. Więc taka osoba, jeśli nie kontroluje tego w ten sposób, że codziennie chodzę spać równo o na przykład, nie wiem, 22:30, mm-hmm. to po prostu nie poczuje zmęczenia tak wcześnie i na przykład pójdzie spać sobie o północy. I ma taki zwyczaj, że na przykład wali kawę jeszcze gdzieś tam po południu, wieczorem i chodzi spać o północy. I mówi, ale ja przecież regularnie chodzę spać. No tak, mordo, tylko za późno. Bo codziennie walisz tą kawę i po prostu nie masz punktu odniesienia. Mi się ostatnio, mówisz, bo jest na przykład temat jakiejś reklamy, powiedzmy, takich pobudzaczy tutaj energetycznych, energetyków, tak, bo pobudzacz energetyczny brzmi dziwnie, nie? Ale po prostu energetyków. I tam jest po prostu zwalcz zmęczenie. Mhm. I mi się ostatnio spodobała słowa przesuń zmęczenie. To jest tak, że ono nastąpi, tylko ono będzie oczywiście, że tak. Trochę później, no nie? Tak. Jak twoje zmęczenie na przykład wypadało na godzinę 22 i wtedy po prostu zaczęłeś spać, to ono się przesunęło na godzinę 2 w nocy. Mhm. I się okazuje, że ten sen na przykład nie idzie albo leży i na przykład jak wcześniej wpadam sobie w kilka takich momentów, gdzie ten sen głęboki był, to wpadam sobie o 1 albo 2 za mało i to oczywiście wszystko tak. skutkuje tym, że pozostaje niewypoczęte. To mi się cały czas kojarzy z tym takim już chyba standardowym przykładem, takim odsuwania od siebie jakiegoś obowiązku, nie? Jakby się, nie wiem, pies zesrał na dywan i ty po prostu nie chcesz się teraz tego sprzątać, więc przykrywasz gazetą. Tak. To nie znaczy, że to zniknie. Ty i tak to będziesz musiał posprzątać, tylko na przykład za godzinę. Zawsze. Jak zacznie śmierdzieć. Zawsze jak mówimy sobie o diagnostyce na pierwszym module neurodystyki i terapii, tak. to właśnie tam jest ten temat jakby to, kupy i przykrywaj. No nie? Że okay. Ja zawsze podaję przykład, że idziesz sobie w parku i widzisz kupę. Jak przykryjesz liściem, to ta kupa tam dalej jest. No dalej tak. śmierdzi. Ale po prostu nie kolidujesz, nie rzuca się tak w oczy, no nie? Jest przyjemnie. Znaczy w parku to też jest nie twój problem, nie? Na przykład wiesz, parki zimą wyglądają dużo lepiej w Polsce. No tam wtedy nic nie widać. Nie widać kupy, no nie? A wiosna, czas na wiosnę. Przebi śniegi. Jest mocnym tematem. Więc podsumowując tutaj, słuchajcie, kawa dobrych kilka godzin przed snem. Tak się mówi teraz, że około 6 godzin. No takie 6, tak. To jest taki minimum. Czyli prosty temat, tak? Chodzi sobie o północy, kawa maksymalnie ostatnie 18. Koniec. Mocna herbata tak samo. Bo niektórzy mówią, ja nie piję kawy. Ja po prostu robię taki duży dzban, pół litra, herbatki. Takiej mocnej herbaty i ona jest idealnym napojem na noc. Aha. Tak, ale to no wtedy okej, okay, jeżeli to herbata albo ja. Tylko to będę wybierać. Tak, więc tutaj słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważny temat. Na każdego to działa. Każdy ma taką samą fizjologię. Więc proszę mi tu nie wciskać kitu, że ja jestem inny, tak. wyjątkowy. To są po prostu błędy poznawcze. My kiedyś myślimy, zawsze każdy myśli, że jestem wyjątkowy, tylko ja tak myślę, tylko ja tak robię, a to się okazuje, że 3/4 świata identyczne, tylko po prostu nie rozmawialiśmy z nimi. No nie. Standardowa sytuacja. Dobra, punkt numer 10. Pusta bania, pusta głowa, tak, medytacja, jest. Uważność, tak. spokój ducha, więc to znowu mental. Przede wszystkim dla osób, które jak wieczorem się kładą, to jeszcze mają taką myślową sraczkę i po prostu nie potrafią przerwać tego ciągu i po prostu kładziesz się spać. Ja akurat tak nie mam. Znaczy to się zdarza, ja myślę, że się znowu wszystkim pewnie zdarza, tak, co, ale rzadko. Na przykład, rzadko, dużo się wydarzyło, jesteś tak, podekscytowany. Dużo się dzieje, albo na przykład wiem, że na drugi dzień mam jakieś bardzo ważne rzeczy do zrobienia, to jeszcze czasami sobie gdzieś tam o tym myślę, że kurczę, to jeszcze to, tamto, nie? I tak się po chwili gdzieś tam na tym złapię, że dobra, olać to tam jutro, nie? Ale czasami zanim to do mnie dojdzie, też tam jest jakaś chwila, to w takich momentach dobrze byłoby skorzystać z jakiegoś narzędzia, które daje nam możliwość przerwania tego badziewia myślowego, czyli chociażby medytację. Tak. Dodatkowo rzeczą jest to, że prawdopodobnie tak się dzieje, gdyż w ciągu dnia odsuwamy te tematy cały czas i po prostu zostaje przestrzeń, kiedy już wszystko zostało zrobione, po prostu leżę w łóżku i nie mam specjalnie żadnych zadań do wykonania, więc po prostu teraz ta sraczka po prostu dobija się do mnie. Więc fajnie byłoby w ciągu dnia jakoś mieć przestrzeń takie przemyślenia, no nie? Mhm. Że jakby znowić jakby skąd tych tyle myśli, no nie? Co tam się w ogóle dzieje? Bo medytacja też jest takie narzędzie, które to odsunie trochę, ale ona nie rozwiąże problemu najczęściej. Sama w sobie, no nie? Ona jest takim wyciszaczem. Jest... Znaczy, zależy, generalnie ma potencjał taki terapeutyczny, tak, nie? Tak. Bo wiesz, bo na przykład fajne jest to w sytuacji, kiedy medytujesz sobie, bo w sytuacji, kiedy odsuniesz te problemy trochę, no. I jesteś tak troszeczkę, wiesz, sam ze sobą, to się okazuje, że przychodzą fajne rozwiązania.
Dokładnie. Często, no nie? Mhm. Że zrobiłeś, wyciszyłeś się. To tak samo jak przychodzą ci fajne pomysły kreatywne w sytuacji, kiedy na przykład nic nie robisz. Masz na to przestrzeń. Medytacja daje taką przestrzeń, ale później to rozwiązanie wypadałoby wprowadzić, no nie? Bo wiesz, jakby może być tak, że po prostu, nie wiem, mamy jakiś problem w relacjach. Coś tam się dzieje. A jednocześnie w medytacji rzeczywiście mogą przyjść mi fajne pomysły później na to, jak już sobie, niekoniecznie dobrym jest myśleć w trakcie, ale jak sobie oczyszczę trochę tą głowę, to mówię, o, wiem, no nie? No i później ja często mówię pacjentom, żeby sobie na przykład jakiś, jak sobie na przykład robią medytację albo afirmację, to gdzieś tam jakiś notesik sobie leży, coś się dzieje, mhm. Potem sobie, bo niektórzy medytują, mówią, o, wiem, co mam zrobić, no nie? Dobra, no i sobie później to robisz. Więc to jest fajne. Czyli żeby taką przestrzeń na te rozkminy sobie w ciągu dnia gdzieś znaleźć, przegadać może sobie to z kimś, bo dużo jest tak, że po prostu wiesz, te problemy się dobijają i fajnie byłoby, żeby one jakoś wyszły z nas. I na pewno każdy zna taki efekt, wiesz, jakby taki uwalniający rozmowy, że powiesz coś komuś i już ci jest lżej. Albo dużo osób się obawia, że o Boże, on teraz będzie miał te problemy, dam mu się na klatę, no nie, że po prostu kogoś obarcza swoimi problemami. To nie jest tak, że po prostu mówisz komuś i ktoś teraz po prostu żyje twoim życiem. Ogólnie ludzie najczęściej myślą o sobie, głównie, więc no, śmiało tak. Można po prostu kogoś, nazwijmy to, obarczyć swoim problemem. To nie jest żadne obarczanie. Po prostu mówię, co mi nie pasuje. Mhm. I to najczęściej nie pasuje mi. I ktoś najwyżej no, przez chwilę powie, o, jak mi jest smutno z twojego powodu, no nie? Ale potem zapomnie o tym prawdopodobnie. Mhm. Więc fajnie byłoby coś takiego powiedzieć komuś gdzieś tam. Kobiety mają lepiej, bo mają swoje psiapsiłki, no nie? Najczęściej. Tak, właśnie skojarzyło mi się teraz z jedną moją kumpelą, którą jak się jej o czymś takim powie, to ona czasami tak prześmiewczo mówi, wiesz co, tak mi przykro, że aż wcale. Aż co? Tak, no trochę takie, znaczy mówisz tak, że okej, dobra, no nie jest fajna sytuacja, nie chciałbym w tej sytuacji. No i tyle. No tak, no, bo, no nic się nie wiesz, a nam jest lżej, no, wyszło to z nas, powiedziałem to, tak. Zmaterializowałem tą myśl. No tak, zwłaszcza, że my też zazwyczaj nie oczekujemy tego, żeby ta druga osoba, o której to mówimy, żeby od razu podjęła jakieś działanie w związku z tym. Mhm. Nie? Że ma już stać na głowie, wymyślać dla nas rozwiązania, chodzi po prostu często o to, żeby po prostu to zwerbalizować. Tak. Więc jak jesteś facetem, to też pomyśl sobie o tym, że fajnie by mieć taką psiapsiłkę. To może być kobieta, może być mężczyzna. Mężczyzna też może być psiapsiłką. Tak. Teoretycznie, no bo faceci to najczęściej wiesz, po prostu nie proszę żadnych tematów, tylko praca, pieniądze, motoryzacja, trening, a po prostu tam cię coś seks, PlayStation. A tam coś cię dojeżdża, no nie? No bo się okazuje, że fajnie może było to powiedzieć, więc fajnie by mieć taką osobę, przynajmniej jedną, no tak. Nie? Byłoby super. Czyli punkt 12, find your psiapsi. Tak, ale słuchajcie, medytacja, może to wiesz, jakby warto napomknąć coś jeszcze, bo dużo osób mówi, że medytowało, ale to nie jest dla nich. Bo ludzie zaczynają od najbardziej hardkowej wersji medytacji, typu siadają w pozycji lotosu i próbują o niczym nie myśleć. Jednocześnie to jest ich pierwsze zetknięcie po prostu z medytacją. Tak, to w ogóle tak, tak. Ja się w ten sposób zraziłem na początku do jogi na 2 lata. Okej. Bo włączyłem sobie jakiś tutorial na YouTubie. I tam taki na rękę od razu. Nie, słuchaj, tam właśnie była jakaś lekcja dla początkujących. Usiądź w pozycji kwiatu lotosu. Ja prawie sobie biodro złamałem. I myślę, nie no, daj spokój, przecież ja w ogóle nie jestem taki rozciągnięty, nic z tego nie będzie nara. Tak, a fajnie po prostu zacząć od po prostu wersji najbardziej lightowej, czyli po prostu czegoś, gdzie ktoś ci do uszu w słuchawkach będzie mówił, co masz teraz robić. Bo to nie jest tak, że nic nie robisz w medytacji. Tam robisz różne rzeczy. Chodzi o to, żeby być skupiony. Tak, koncentrujesz się na oddechu, na swoim ciele, na napięciach, na świadomości, na rozluźnieniu, na poczuciu czegokolwiek. Jednocześnie nie myślą w tym momencie o tych rzeczach, które cię też dają. Więc jak jesteś taką osobą, która po prostu ma problemy z zasypianiem i ma to wcześniej fajnie powiedziane przez Maćka mentalną i po prostu sraczkę, to znajdujesz sobie na YouTube w sensie medytacja prowadzona. Tak. Albo odpalasz sobie po prostu jakiś, nie wiem, Google Play, App Store i tak dalej i ściągasz sobie medytację. Albo po prostu wchodzisz sobie właśnie na Spotify albo na YouTube'a i tam wpisujesz medytacja integracyjna i ja tam nagrałem parę różnych medytacji prowadzonych. I fajnie na przykład znaleźć sobie coś dla siebie, bo to nie musi być od razu, wiesz, medytacja po prostu jakaś zen z po prostu
z mantrą konkretną, no nie? W konkretnej pozycji. Może być tak, ustawieniem palców w konkretnej mudrze. Zwykła medytacja oddechowa. Tak. I to jest okej. Okay. Tak, i ktoś może zobaczyć, okej, okay, oddechowa jest dla mnie fajna, na przykład chcę więcej. Mhm. Jak na przykład odpalać jakąś po prostu aplikację do medytacji, nie będziemy polecali żadnej, ale tego jest bardzo dużo, to tam jest na przykład medytacja na dobry sen, medytacja na problemy takie i takie, medytacja na poprawę nauk, wiesz, jakby umiejętności uczenia się, na zapamiętywanie. Tak. W dodatku tutaj też dla osób, które uważają, że to jest nie dla nich, to dochodzi jeszcze jedna kwestia. To może wam się wydawać, że to jest nie dla was, dlatego że to jest prawdopodobnie nowe. Dla wielu osób może być to zupełnie nowe doświadczenie, żeby zostać samemu ze sobą na chwilę. Mhm. Bez myślenia o niczym. To jest dla niektórych trudne. To jest trudne i my jakby tutaj nie będziemy ściemniać, to nie jest proste. No chyba, że już macie w tym doświadczenie, tak. To staje się to prostsze, ale zazwyczaj pierwsze zetknięcie z medytacją i jak wam jeszcze ktoś naopowiada jakiś pierdów typu, no wiesz, tam 2 godziny dziennie siedzisz sobie w pozycji kwiatu, lotosu, ile to jest roboty 2 godziny o niczym nie myśleć. A ty po prostu sobie siadasz i po 15 sekundach przychodzi ci cokolwiek do głowy, nie wiem, ostatnia reklama Danio czy jakieś inne badziewie i myślisz sobie, ja pierdzielę 2 godziny, ja nie mogę wytrzymać 15 sekund? No i na początku tak jest. Tak. I dlatego na przykład w tych często aplikacjach jest tak, że po prostu te pierwsze medytacje są krótkie. Dwuminutowe, tak. Nie wiem, 10-sekundowe, 5-minutowe, 7, one się po prostu coraz z czasem to wszystko zwiększa, bo jest to rzeczywiście, może być to niekomfortowe, głównie dla osób, które potrzebują cały czas jakieś zagłuszacze. Ty mówisz, na pewno takie osoby, wchodzi do pokoju, bach, radio, wchodzi do pokoju, telewizor, no nie? Chwila ciszy i już wchodzi i ci mówić, coś, cały czas coś gada. Tak, tak, bo one po prostu muszą się zarzucić, bo najczęściej, no niestety, co to mówić, po prostu mają w głowie coś, od czego chcą uciec. I to nie jest dobry pomysł. Prędzej czy później z tymi rzeczami będzie trzeba się skonfrontować. Medytacja daje taką przestrzeń, taką troszeczkę siłę na to, że musi w przyszłości z tymi tematami skonfrontować. Tak. Ja zauważyłem, ale też jakby zaznaczamy, że ona nie jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Nie, to jest po prostu narzędzie, no nie? Tak samo jak na przykład, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, bieganie nie jest, wiesz, narzędziem, które naprawi cały świat. No, tym bardziej depresję. Więc to jest po prostu fajne narzędzie. Ja się dziwię, że dużo osób tego nie korzysta, bo na przykład dla osób, które na przykład mówią, że to nie jest dla mnie. To tak jakby ktoś powiedział do mnie, że słuchaj, piwo, to nie jest dla mnie. No to jakby, co jedzenie robię? To jest w ogóle nie dla mnie. To nie jest dla mnie. Białko? Nie. Gardzę tym. No. Są osoby, które gardzą jedzenie. No są, ale zazwyczaj nie żyją zbyt długo, nie? Tak, podobno żyją, no nie? Bretarianie, mówię, no, znaczy, ja na razie żadnego nie znam, ja więc ja sobie pozwolę tutaj być takim, myślę, że oszukują. To tak niewiernym wszyscy, Tomaszem. To są wszyscy Indiani, szamani indiańscy, którzy po prostu mieli jakieś nadprzyrodzone moty typu nie srali. A potem przyjechali wszyscy jednocy, spali to oni, wiesz, cyk, cyk, cyk. Krzaczki. Ja nie, ja po prostu się nie wypróżniam, jestem po prostu zesłannikiem z niebios i tak dalej. Nie wierzę w takie rzeczy, więc medytacja jest dla wszystkich. Ja się dziwię, dzisiaj też Maćkowi mówiłem, jak poruszam temat jakikolwiek związany z medytacją na swoim Instagramie i to nie wierzę w tematem typu, wiesz, ja to medytuję tylko na centra energetyczne i tak dalej, po prostu dla mnie medytacja bez konkretnej mudry jest po prostu czymś żałosnym. Nic takiego, po prostu medytacja jako trening uważności i zawsze kilka osób to odlajkowuje. No trudno. No jest mi trochę smutno, bo to jest naprawdę narzędzie. To jest chyba najbardziej skuteczne narzędzie, które wspomaga leczenie wielu chorób. Tak, dodatkowo w każdym przypadku praktycznie. Za darmocha. Nic nie jest trzeba. Proste. Na początku, no dobra, trzeba się przyda na początku. No tak. Spróbujcie sobie naprawdę 2 minuty, tylko fajnie, jak ono by się powtarzało. Nie musi być codziennie, może być co drugi dzień, co trzeci. Później częściej, ale na przykład ja ewidentnie widzę różnicę, kiedy jest dzień i na przykład nie pomedytowałem, jak się czuję w trakcie dnia i po, a kiedy jest, ja najbardziej lubię jakby zaczynać medytacją z rana, ewentualnie przed snem. Są takie hardkorowe dni, gdzie po prostu robię, wiesz, rano i wieczorem. Były też takie dni, że zdarzało mi się 2 godziny to robić, ale to już tak powiedzmy, że no bogato. To był dzień po to w sumie, no nie? Że robiłem sobie dzień rano jakąś taką fajną, długą, 45-godzinną i wieczorem też, no nie? Minutową. Co? 45-minutową. 45, a powiedziałem godzinną. Nie, minutowo, choć minutowo, nie robię. Najdłużej kiedyś robiłem ciągiem 2-godzinną. To był maks. Ale to był wtedy, że wpadłem w taki stan, z którego nie chciałem wychodzić. Znaczy nie to, że nie chciałem wychodzić, po prostu nie wyszedłem. Nie miałem wyboru.
prostu odjechałem, jednocześnie wiesz, siedziałem i no, było super kozacko. Chciałem do tego stanu kiedyś jeszcze raz dojść. Nie udało mi się, no nie? Raz na floatingu udało mi się to zrobić. Bardzo przyjemne wrażenie. I ostatni punkt, którego po prostu nie uwzględniliśmy, ja go sobie tak dopisałem, bo sobie zdałem sprawę po ostatnim Discordzie, jak robiliśmy dla neuroklubowiczów. Mhm. To Krzysztof nam powiedział. Krzysztof jako naczelny terapeuta. No. To po prostu ktoś mówi, że ma problem ze snem. A Krzysztof mówi, jesteś nad wrażliwym na bodźce, zlikwiduj stan ostry. Ja okay. Mówię, tak. I o co chodziło? Chodziło o to, że może oczywiście być nam ciężko być w takim stanie, powiedzmy, małej ilości stresorów, bo mamy całą masę problemów swoich, niedoleczonych, kontuzji, niedorobionych jelit i tak dalej. Jakichś innych problemów w ciele albo w głowie, które po prostu no, nie jesteśmy w stanie wyjść z tego systemu walka, ucieczka. Jesteśmy non-stop pobudzeni. I może się okazać, że te rzeczy, które robimy, mogą nie posłudkować, bo jednocześnie potrzebuję terapeuty, który pomoże mi uporać się z tymi innymi tematami i potem dopiero będę mógł samodzielnie coś zrobić. Może tak się zdarzyć. Teoretycznie najtaniej będzie od tego zacząć. W sumie tak sobie myślę teraz. Tak. Bo może nie najtaniej finansowo, ale przyjmując na to, przyjmując opcję typu czas to pieniądz, to będzie najtaniej. To najtaniej, no. No, bo się okaże, że wiesz, to, a później tylko dopracuję kilka rzeczy. No bo powiedzmy, że takie tematy, temperatura, wilgotność, kołderka, materacy, to nie są skomplikowane rzeczy. A później ewentualnie ta terapia, to się może okazać, że będzie łatwiej mi zapanować nad cyklem dobowym, będzie łatwiej zapanować mi nad światłem niebieskim, będzie łatwiej mi zapanować nad tętnem, bo się okaże, może okazać, że ja mam non-stop za wysokie, bo cały czas jestem, wiesz, w fazie podwyższonej ilości kortyzolu. Może nie będzie trzeba żreć na noc. No, tak. I to jest na pewno... Zagłuszać swój głód emocjonalny kiełbasą. Tak. No, są osoby, które po prostu tak zwane, które no nie wiem, jakby jak ktoś mówi, przejadają stres, objadają stres? Jak to się mówi? Zajadają stres. Tak, zajadają stres. Więc warto się nam zastanowić. Myślę, że dużo osób będzie pisało teraz, sabotaż, to jest ciekawe, porusz się ten temat szerzej, bo to zajadanie stresu też jest kolejnym elementem ucieczki od problemów i sabotowaniem się. Ja w ogóle zauważyłem, że my chyba w trakcie tego odcinka podświadomie poszliśmy w coś, co powinniśmy też kontynuować. Strasznie dużo było nawiązań do kupy. Zauważyłeś? No, sraczka emocjonalna tam była, jelita. Przykrywanie kupy. Przykrywanie kupy. Czyli mieliśmy taki pomysł nawet na tamten sezon, żeby zrobić odcinek o kupie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak, ale... Bo kupa jest też ekstremalnie ważna. Tak, prawie tak ważna jak spanie. Dobra, to temat do przemyślenia. Nie pytamy was, czy chcecie temat o kupie, czy nie. Po prostu chcecie. A jak nie chcecie, to i tak dostaniecie. Ale fajnie zrobić tak zwany call to action. I moim call to action jest to, że jest szansa, że w tych 11 punktach, o czym zapomnieliśmy, coś pominęliśmy i koniecznie dajcie nam znać w komentarzu na YouTubie, bo na Spotify nie może komentować. Niestety i na Apple Podcast nie może komentować. Nie. Dajcie nam znać na YouTubie, jaki punkt według was został ominięty i będziemy go być może rozszerzać, bo może się okazać, że coś jest naprawdę mega ciekawego, o czym nie powiedzieliśmy. I teraz nie jesteśmy w stanie się dokopać do tych zakamarków w naszej głowie, gdzie ta informacja się znajduje. No, albo się nie znajduje w naszej głowie. Dużo. Zobaczymy. No i oczywiście słuchajcie, z racji tego, że wróciliśmy sobie do was w tym nowym sezonie, to żeby nas bardziej zmotywować do fajnej pracy, byłoby super, gdybyście stawili jakąś informację, choćby na Apple Podcast, że Neurofliki są fajnym podcastem, że coś mi dały, że coś zmieniłem, że w ogóle zajawka i tak dalej. Więc tutaj czekamy na wasze opinie. I bardzo było nam miło, że poświęciliście tutaj ponad godzinkę. Na pewno ona wam się zwróci, jak tutaj wprowadzicie w swoje życie punkty, o których mówiliśmy, bo się okaże, że zaczniecie się wysypiać, będziecie bardziej wydajni i wszystko po prostu się zmieni. Także bardzo wam dziękujemy za ten czas i oczywiście żegnają się z wami tutaj wasi neuroterapeuci Patryk i Maciek. Trzymajcie się i hej. Ciao. Da 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 da